Witam wszystkich nowych i starych widzów prosto z Summoner Rift. Z tej strony Naznaczony, a dzisiaj zagramy kim? Piratką, która bez przerwy gubi majtki, ma cycki na wierzchu i na monstrualnie wielkich obcasach biega niczym odrzutowiec. Tak, oczywiście, mówił Miss Fortune. To jest dwoje najśmieszniejsze z AD Carry, jakie istnieją, a przy okazji najładniejsze. Bardzo lubię Miss Fortune ze względu właśnie na jej... Gangplank mi nie podskoczy. Nie cwaniakuj, please. Tak. Oj, ta ociupinka AP nie zaszkodzi. Nawet Miss Fortune, uwierz. I pierwsza krew, dziękuję. No i od razu kupimy budki i mamy przewagę. Kazik chyba odrobinkę jest awk, ale kogo to obchodzi? Ja właśnie zgarnąłem First Blooda. Mam Morganę, która jest bardzo fajnym supportem ze względu na jej stuny. Przepraszam, jakie stuny. I w dodatku jest Polakiem, więc też się łatwiej dogadam. O, Aatrox na dole? Matko boska. No dobra, Aatroxa nie ubiłem, ale Gangplank już jest totalnie farmiony, zaoutfeedowany. Dwa kile w ciągu 3 minut. To lubię. Uwielbiam grać Miss Fortune po prostu. Po prostu tak, nie wiem, tak lubię tą Morganę, tego gracza. Nie poznaliśmy się w tym momencie, ale po prostu jest super. Zresztą widzicie na czacie, że nie omieszkałem o tym powiedzieć. Zresztą dobre przeczucie, Miss. I to bardzo co do tej gry. To tylko zwykłe majtki. I ten jej zasięg jeszcze. Może nie jest na jakiś monstrualny, ale w zupełności wystarcza, żeby naprawdę denerwować ludzi.
Atrox ultra OP po prostu bohater i nic nam nie może zrobić. Jesteśmy zbyt dobrzy z tym Morganem, po prostu. Czwarty kill. Trzeba się cofnąć, kupić coś. Albo dobra, za chwilę. Za fajnie to jest. Dobra. Nie, bez przesady. Nie mam jeszcze itemków, żeby się bić 2 na 1, także więc poczekam. Cóż, niestety chyba będę faktycznie zmuszony zrobić solo bota, ale powiedzmy, że te 4 kilo na początek już mi dały taką ogromną przewagę, że powinienem dać radę. Bo Kazik niestety nie obrodził. Aha, Gangplank poszedł na mida. Bardzo dobre. Bez trupów, nie ma łupów. Pięknie. Dobry ulcik. Pomoże we wszystkim. Pa, pa. Też wiem, co robię. Tak, ja w ogóle generalnie uwielbiam gadać z Miss Fortune. Po prostu... Albo i nie tylko żagle. Dobra, zaraz dokupimy jakąś prędkość ataku, co by szybciej bić i biegać też. Tylko dofarmimy jeszcze troszeczkę. O, Morgana padła. Lux. Myślę, że spokojnie ubijemy. Och, nawet pewnie. Zawsze. Sześć zero.
Buty, buty, zapomniałem o butach. Dobra. Oriana nie ma manny. Oj, oj, no dobra. A teraz tutaj mnie zaszedł, nie bardzo miałem jak bić, ale tym niemniej. Co tam? Jeden dead. Nie przesadzajmy. Nic strasznego. Ruchy. Trzeba złapać dubla. Duala. Kurde, nie wiem jak to powiedzieć, czy double, czy dual, czy co. Nieważne. Dobra, trzeba pomóc na tym topie. Jak to dobrze, że ona szybko biega. Po prostu nie ma problemu z gankowaniem, czy roamowaniem, czy jakkolwiek inaczej by tego nie nazwać. Kazik nie ogarnął, co się w ogóle dzieje. Goodbye. Pięknie. Pięknie, pięknie. Dobra, poczekamy 20 golda, bo chciałbym już kupić tą tego Phantom Dancera. A potem myślę, że złożymy albo krwiopijce, albo Infinity. Zobaczymy na twoją Golda. Brawo, Jax. Zobaczcie. Chodź tu, Kazik. No dobra, jak nie chcesz, to nie. Pobawimy się innym razem. Brawo. Dobry dive od tyłu, że tak powiem.
szykuje fajny teamfight. Czuję to. Ups, albo może i nie aż taki fajny. Oj, 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 schrzaniłem, schrzaniłem, schrzaniłem. No trudno. Tak, to mi się bardzo przyda, bo prędkość tak już mam sporą, więc przy tej prędkości ubić. Ubić coś będzie łatwo, a przy okazji będę się leczył jak chory. Więc. Okej. Okay. No po prostu nie mogę takich idiotyzmów robić więcej, bo ten flash był kompletnie bez sensu. To przyznaję, no ale no dobra, no każdemu się czasem zdarzy, prawda? Morgan, uważaj. Brawo. To było dobre, to było dobre. To było nawet bardzo dobre. Dobra. Nie. No nie, tak blisko. Tyle stracić. Niedobrze. Szybciej biegnij tu. Muszę tego kazika ubić. Dobra, no nie było tak źle. Szkoda, że Morgana padła, no ale zdarza się. Żeby mi od ciupinkę wcześniej przyszła, to bym z nim wygrał, ale niestety, jak zwykle za późno. Dobra. Nie no, Atrox może akurat bardzo łatwo zjewać, no, ze sobą swoje kół, przy którym wzlatuje w powietrze, ale cóż. Co ty robisz? I Sandra, kurde. Samobójczy normalnie. Ale przy okazji dobra.
Dobra, nie. Nic nie mogłem tutaj zrobić. Dobrze, 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 dobrze. Ostrze nieskończoności. Jak widzicie, skrytów już walę. Już walę, bo zawsze mi to dał, widmowy tancerz dał 30%. Lisandra u nas też strasznie sfidowana. Chyba dlatego próbuje być samobójczynią, że po prostu wie, że przy okazji zabierze ze sobą czterech innych. Lagamy, kurde. No nic. Tak, Jax, stój sobie, pewnie, sure. Dobra, potrzebuję jeszcze odrobinkę się sfidować. Niestety, bo ten obrażenie mam ciupeńkę za małe, żeby móc się nazywać pełnoprawnym AD Carry. Więc lecimy sfarmić top. Mijanki dofarmione, lecimy. No, cóż, trudno. Troszeczkę mi jeszcze brakło do tej Oriany. Mówię, tych obrażeń minimalnie brakuje. Dlatego zaraz dokupimy Infinity. Wcześniej oczywiście KW, bądź BF Sword, jak kto woli. Ale jak już kupię Infinity, to będzie wesoło. Dobra, myślę, że wysolujemy dragona. Spokojnie.
No, prawie tylko. Tak jak widzicie, lubię i ogarniam Miss Fortune. Bardzo lubię wrzucać takie gry naprawdę, gdzie mi idzie dobrze, gdzie dużo morduję i tak dalej. Karówna się. No trochę tak. Trochę tutaj chrzani chłopak niestety. Dobra, było blisko. Ale ten jej list tutaj sobie poradziła. Ja teraz kupię Infinity. I co by tu jeszcze dokupić? Zobaczmy, czy oni składają pancerz. Gangplank jest nieaktywny. Jest niemal nie, to nie, gdzie nie ma pancerza. Oriana ma troszeczkę, ale... Dobra, to w takim razie złożymy kosę statika. Brawo, Jax. To było dobre. Dwa trupy zawsze są dobre. Kazik jest za mało sfidowany, żeby mógł coś zrobić, nawet jak na mnie wyskoczy. Niestety, nie tym razem, stary. Tak, tak myślę. Oj, minimalnie brakło. Minimalnie. Dobrze. I myślę, że teraz dołożymy jeszcze jednego infinitka, żeby było fajnie. A co? Mam prawie dwa prędkości ataku. To infinitak jeszcze jeden się przyda. Wow! Brawo, Jax! Nie, dobra. Jednak nie.
Oj, kompletnie trafiony ult. Solo Dragon to żaden problem dla sfidowanego AD Carry. Prawda. Ach, Atrox. Brawo. Oj. Minimalnie. Kurde, znowu. Morgana się wpieniła. Dobra, trzeba ich spuszować. Nie ma czasu na zabawę. Ta gra już coś powoli zaczyna być za długa. Dobra, dołożymy jeszcze troszkę prędkości ruchu na początek. Przyda się bardzo. Dawaj go, Morg, dawaj go. Prawie. Lubię tak biegać. Naprawdę bardzo. O, Kaziu sobie rozwinął ulta chyba. On taki czerwony przy ulcie robi.
Kurczę, no niestety, strasznie jestem miękki przy okazji tego, że tak bije. Co jest? Dobra. Dobra. Zaczynamy to denerwować. Trzeba to spuszować szybko. Tutaj tego tureta na dole. Szybciuteńko ja to dam minutkę spuszować. Przy okazji może jakiś kill wpadnie. Wtedy to drużyna powinno dopuszować się na górze. To Oriana tutaj jest największym problemem. Oj. Na to już się nic nie poradzi. Tak, te miliony sobie spokojnie puszują midę, dlatego oni za bardzo się nie ruszą, bo muszą defować, bo po prostu baza ich sama się nie obroni. Dobrze. Jak widzicie, mimo że jestem porządnie sfidowany, to wcale jednak ta gra tak fajnie, łatwo o niej nie idzie. To chyba muszę po prostu sam zrobić bagdura, bo nic więcej z tym się raczej nie zdoła wymyślić. Dobra, już widzę, że oni po mnie biegną, więc zwiewam. Dobrze, bardzo dobrze. No, trzech ich nie żyje. Puszować to, kurde. Dobrze. Ten już leży. Ten Lisandra z minionami dopuszuje.
i już na pewno będzie dużo łatwiej ich spuszować teraz, bo już naprawdę nie będą mogli wyjść z bazy, bo po prostu ich będą super miniony puszowały. Dobra, dziękuję bardzo. Cóż, mam nadzieję, że wam się gra podobała. Zdałem z siebie naprawdę wszystko, co tylko mogłem. I cóż, było śmiesznie, było fajnie, było mocno. 23 kile to jest sporo. I cóż, dzięki bardzo za oglądanie. No, ej no, ludzie, spuszujcie to. Dobra, dzięki. Trzymajcie się.